Zakład karny w Gębarzewie przeprowadził coroczne ćwiczenia, przy pomocy których ta bardzo wrażliwa jednostka może wzmacniać swoje procedury na wypadek sytuacji kryzysowych. Akcja była skoncentrowana na symulacji 3 zagrożeń, które potencjalnie mogą podnieść na nogi służby mundurowe. Jest to obowiązek wynikający z naszych przepisów, ale również chcemy się sprawdzić, zwłaszcza współdziałanie z policją, ze strażą pożarną. Do takich sytuacji na terenie jednostek dochodzi dość często, dlatego musimy sprawdzać się, współdziałanie ćwiczyć w boju, nazwijmy to, i wyciągamy wnioski z tego. Tak? Lepiej, że te wnioski wyciągamy podczas ćwiczeń, kiedy by doszło do prawdziwych działań, wiemy jak działać, tak? jak współdziałać, i dlatego ćwiczymy praktycznie co roku. No jak zawsze jest powoływany pewien sztab kryzysowy, tak nazwijmy to, który dowodzi tą całą sytuacją. W dniu dzisiejszym będzie to mój zastępca, który będzie dowodził tymi funkcjonariuszami. Funkcjonariusze no, ćwiczą na co dzień, są pewne algorytmy działania i sprawdzamy jak one w praktyce się sprawdzą. Ci funkcjonariusze powiadamiają odpowiednie służby, czyli w tym przypadku będzie to straż pożarna, będzie to policja, ewentualnie straż miejska, tak, inne służby, jeżeli by taka sytuacja zaistniała. No i wtedy sprawdzamy, jak to już w praktyce działa, tak, wjazd na teren jednostki, gaszenie pożaru, likwidacja jakichś zagrożeń przez naszych funkcjonariuszy. Będą również funkcjonariusze grupy interwencyjnej służby więziennej, czyli taka wyspecjalizowana jednostka więzienna plus policja, i to wszystko sprawdzamy w tak zwanym boju. Dziś przećwiczymy takie 3 zdarzenia przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Pierwsza sytuacja to miejsce pracy więźniów, czyli miejsce, w którym trwa segregacja odpadów. Skazany rano przyszedł do pracy. Dowódca zmiany zobaczył, że w pomieszczeniu, w którym skazany segreguje odpady, wybuchł pożar. Skazany został jakby... Została mu uniemożliwiona droga ewakuacji. Do grupy wkraczają strażacy, neutralizują zagrożenie. Skazany zostaje wyprowadzony, pożar ugaszony. Druga z ćwiczonych sytuacji, kawałek dalej. Grupa skazanych poszła zrealizować zakupy w więziennej kantynie. No i po dokonaniu zakupów razem jednogłośnie postanowili, że jednak do swoich cel mieszkalnych nie wracają. Postanowili się zbuntować, zagrozili tutaj funkcjonariuszom, zbudowali barykadę w sali widzeń, więc sytuacja ekstremalnie zagrażająca bezpieczeństwu i porządkowi w więzieniu, więc tutaj do grupy wkraczają nasi funkcjonariusze służby więziennej oraz grupa interwencyjna służby więziennej, która akurat przebywa na terenie jednostki. Sytuacja jest opanowana, również skazani są wyprowadzeni i udają się do swoich cel. Trzecia sytuacja, ostatnia już, która ma miejsce przed jednostką, przed bramą więzienia. Skazany szczególnie niebezpieczny musi zostać wytransportowany z terenu zakładu karnego w Gębarzewie. Pojazd konwojowy opuszcza mury więzienia, no i napotyka barykadę w postaci kilkunastu osób, które skutecznie uniemożliwiają dalszą podróż więźniarki, a jeden z tych mężczyzn podkłada dodatkowo jakiś dziwny pakunek pod pojazd, co stwarza już taką realną obawę, że może być to jakiś ładunek wybuchowy, więc na miejsce zostają poproszeni o pomoc nasi koledzy policjanci, którzy przyjeżdżają, również neutralizują ładunek wybuchowy, po czym grupa interwencyjna służby więziennej przyjmuje niebezpiecznego więźnia, eskortuje go do swojego pojazdu, wyjeżdża z nim dalej, natomiast policjanci wykonują swoje obowiązki służbowe, czyli zatrzymują tych chuliganów, doprowadzają ich do policji i dalej wykonują z nim swoje czynności służbowe, a my wracamy do swoich obowiązków. Właśnie dlatego realizowane są tego typu ćwiczenia, żebyśmy wszyscy, my pracownicy, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gębarzewie, jak i też służby współpracujące z nami, tak jak Państwowa Straż Pożarna czy też policja, żebyśmy wiedzieli jak reagować na tego typu sytuacje, jak radzić sobie w tego typu sytuacjach. Wiadomo, że teoria jest teorią, praktyka jest praktyką. I praktyka daje nam możliwość trzeźwego zachowania, że tak powiem, i podejmowania racjonalnych decyzji w takich sytuacjach. Dlatego też właśnie ćwiczymy to w taki sposób, a nie tylko ćwicząc teorię. Generalnie rzecz biorąc,
codziennie każdy z nas jest przygotowany na to, że może wydarzyć się coś. Coś istotnego, coś ważnego, coś zagrażającego. Dlatego mamy oczy i uszy zawsze szeroko otwarte i reagujemy na bieżąco na wszelkie tego typu sytuacje. Sytuacje zdarzają się różne, natomiast czy one są dla nas już zaskoczeniem, trudno jest powiedzieć. Myślę, że mamy już też doświadczenie w tego typu działaniach i na bieżąco radzimy sobie z nimi. Póki co nie mieliśmy sytuacji takich, które gdzieś tam mogłyby mocno zagrażać bezpieczeństwu jednostki. Zakład karny w Gębarzewie na chwilę obecną ma około 700 osadzonych. Nad ich bezpieczeństwem na co dzień czuwa około 300 funkcjonariuszy i wychowawców.